Hej, cześć, siemanko, witam was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj miało być troszeczkę innej tutaj aranżacji, natomiast jest tak gorąco jak sam skurczęsyn i wam powiem, że jest trudno wysiedzieć, dlatego ten soczek z gumiadów na chłodę musi wjeżdżać co chwilę, tak więc przepraszam tych czułych. Słuchajcie, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć? Wrócił sport. Wróciła piłeczka w ten weekend, mogliśmy się poczuć jak w normalnym, pełnym sezonie. Bez tej całej kwarantanny, bez tego całego wirusa, który był, nie wnikajmy, to nie nasz biznes. I tak robią z nami, co chcą. Słuchajcie, naprawdę można się było poczuć w ten weekend, jakby był normalny środek sezonu. Normalnego sezonu, nie jakiegoś takiego wydziwionego, który mamy teraz, tak? Wróciły wszystkie ligi, oprócz tej najważniejszej, jak dla mnie osobiście, ale ona dzisiaj, czyli w dzień, w którym to nagrywam, wraca, czyli w środę. Mówię oczywiście o Premier League lidze angielskiej. Natomiast poza ligą angielską wszystkie ligi praktycznie już wróciły, no oprócz tych, które zdecydowały się, że kończą rozgrywki, tak? Czyli Belgia, Holandia, Francja, tak? Tak się będę obracał co chwilę, bo mi koty szaleją, muszę sprawdzać, czy Stachu i Janusz żyją, nie? Bo to czarnuchy są, to wiecie, to też upał jest. No słuchajcie, no, w piątek to się działy cuda na kiju z tymi meczami. Wrócił Puchar Włoch, tak? Liga włoska, Juventus Milan, nie dało się tego oglądać, naprawdę. Nawet największy fan Krystyny nie mógł tego oglądać. Jedyne, co z tego meczu zapamiętam, to jego niestrzelony karny i potem próba morderstwa w wykonaniu Rebicia, bo korkami, jak on w twarz tam wjechał chłopowi, to naprawdę to jest kryminał. To jest piłkarski kryminał i to powinno być długie, długie miesiące zawieszenia, tak? Natomiast widzę hiszpańskie, kto obstawiał. No cuda na kiju się działy, tak, Walencja nas remisowała z Levantem, mimo że grała w przewadze od 74 minuty. Granada wygrała tak z Getafe, gdzie Getafe prowadziło też 1-0 praktycznie do 70 minuty. Tak więc kto tam obstawiał takie rzeczy, to w piątek, no, musiał mieć albo dużego farta, albo naprawdę to musiał być kosmiczny znawca, ale piątek nie był dniem dla typerów, tak. O, koty pukają. Natomiast sobota też to był dziwny dzień, z tego względu, że niby nas strzelali w Bundeslidze takiej, tak, Werder Brema strzelił 5 bramek z Paderbornem, to chyba więcej niż przez cały sezon na wyjazdach. Eintracht strzelił 4, z Hertą wygrał, tak, Herta w dziesiątkę. Natomiast taka Borussia, która miała nas strzelać według większości, wygrała tylko 1-0 z Fortuną Düsseldorf. Bayern Monachium u siebie też się męczył z Borussią Mönchengladbach, ale im to wystarczyło, tak. Im wystarczyło zwycięstwo po to, by po raz kolejny zostać mistrzem Niemiec. Lewy ma zaliczone, odhaczone. Nie wiem, co tam jest. Tam dwie kolejki zostały do końca. Im już nikt tego nie zabierze. Natomiast co niektórzy u nas na grupę zarobili, tak? Także serdecznie zapraszam do nas na stronę na Facebooku, na grupę na Facebooku. Na Instagram świeżo założony, tam on jeszcze może nie za bardzo ruszył, ale już tam planujemy działać w najbliższej przyszłości z Majkiem. Na Telegram, na nasze konta. Zapraszam serdecznie, bo jeśli tam będziecie, jeśli będziecie, że tak powiem, bacznie obserwować, kto co wrzuca. W niedzielę udało się zarobić za stówkę 5,5 tysięcy, co niektórzy zarobili, tak więc kupon jest do wglądu. Ktoś by napisał na Telegramie, bardzo proszę. Natomiast niedziela, tak jak mówię, według mojej skromnej osoby była już dla typerów bardzo dobrym dniem. Nie było jakichś tam super niespodzianek, tak. Jeśli ktoś wiedział, gdzie pograć na brameczki, undery, overy, gdzie pograć na czyste zwycięstwo, to dało się radę zarobić, tak? Tak więc ten weekend już jest naprawdę elegancko, jeśli chodzi o piłkę nożną, wszystko wróciło. A tak jak mówiłem, w dniu dzisiejszym, 17 czerwca, w środę, wraca najlepsza liga świata, czyli Premier League. Nie, Stachu? Stachu wody pilnuje, bo gorąco mu. Tak więc naprawdę. I już jest dobrze, jest już dobrze. Natomiast w nocy, między na sobotą na niedzielą, wydarzyło się według mnie fenomenalne widowisko. Kto miał okazję oglądać, to wie, o czym mówię. Ci, co nie oglądali, no to mogą żałować. Miał miejsce FM28, tak? Słuchajcie, z ręką na sercu, nie pamiętam tak dobrego KSW. Nie pamiętam tak dobrej gali w wykonaniu KSW, to co zrobiło teraz FEN. Pokrótce przelecimy sobie takie waleczki, tak? Anita Bekus, czyli pani Ząbkowa, kto ma wiedzieć, ten wie, kobita wrzoska, wygrała tutaj z Firley, tak jak przypuszczałem.
Dominik Zadora pokonał Piotra Sokoła. To mnie nie interesowało, to było w Formule K1. Natomiast tutaj mieliśmy walkę kolejną, trzecią. Łukasz Harzewski pokonał Kacpra Formera na punkty. Słuchajcie, Formera sam sobie jest winny. Pierwszą rundę dominował Harzewskiego strasznie. Miał go z 3 razy podłączonego. No i co? Stara bokserska zasada mówi, że jeśli nie wykończysz zawodnika w pierwszej rundzie, gdy go masz już tam podłączonego na deskach, to się walkę przegrywa. No i to było to samo, tak? Adam Pałasz pokonał Sianosa. Słuchajcie, to była walka, nie? To było dwóch typowych ciężkich, którzy się po prostu tam tak pruli po mordach, że naprawdę, słuchajcie, na wykończenie poszło. Żaden z tych zawodników nigdy przez decyzję nie wygrał, nie przegrał, tak? Wszystkie walki się kończyły przed czasem. Słuchajcie, walka skończyła się tuż przed zakończeniem trzeciej rundy, czyli przed końcem całego pojedynku. Wszyscy myśleli, że to pierwsza runda będzie, max druga. No w trzeciej oczywiście już były dętki, ale tam naprawdę były cepy niemiłosierne. Walka, która miała być najlepszą walką na tej gali, czy była? Trudno określić, moim zdaniem nie za bardzo. Czyli Wójcik Kijańczuk, tak? To była stricte konfrontacja Kijańczuka, czyli młodości, siły. Chłopak, który większość walk kończył przez knockout w pierwszej rundzie, z Wójcikiem, czyli niezwykle doświadczonym zawodnikiem. No i jak to wyszło? No, jeśli walka wyszła poza pierwszą rundę, no to wygrał Wójcik, tak? Tak więc to wszystko było do przewidzenia. Też można było na tym ładnie zarobić. Ja też obstawiałem FN. Tam nie weszło mi przez jedną sensację, ale to zaraz do niej przyjdziemy. Natomiast Wójcik jest niepokonany w Fenie, chociaż walczył w KSW, bo on wrócił tą walką po 5 latach do Fenu, tak? I wygrał. A poprzednio nie ma żadnej przegranej w Fenie. Tak więc jest jakby królem Fenu. Ta walka utrowała mu drogę najprawdopodobniej na 99% do walki o mistrzowski pas swojej kategorii wagowej. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, walka strzała. Kita pokrajać. Ja byłem troszeczkę zwątpiony do Kity, bo Kita swoje już lata ma, szczenę ma porozbijaną. Nie jest już to taki, że tak powiem, twardy, niepokonany zawodnik jak kiedyś. Natomiast, no dalej, jego pseudonim mówi wszystko. Masakra. Strzał piękny, pokrajac dostał spanie, dziękuję, do widzenia. Potem co się okazało, pokrajac jak oprzytomniał w niedzielę czy w poniedziałek, ogłosił, że kończy karierę. Tak więc Kita sobie odhaczył zakończenie kariery koledze, tak więc krótka sprawa. I słuchajcie, co tu mamy? Oli Thompson, Szymon Bajor, tak? To mamy tą sensację, mianowicie Oli Thompson pokonał Bajora przez knockout. Bajor, który był faworytem praktycznie większości osób, dostał takie spanie od Oli Thompsona, że nie macie tego pojęcia. Jeśli tego nie widzieliście, koniecznie to sprawdźcie na necie. Naprawdę niesamowite dostał spanie. Dostał strzała, poskładał się jak domek z kart, usiadł, nie wiedział gdzie jest, kim jest, jak się nazywa, gdzie mama, gdzie tata, nie wiedział nic, tak? Słuchajcie, jeszcze była jedna walka, która mi tutaj widzę, uciekła, która była drugą sensacją na tej gali, tak? Szymon Dusza przegrał z Kacprem Kaziorzębskim. Słuchajcie, kto się orientuje w MMA, to wie, że to była taka sensacja, że to się w głowie nie mieści nikomu. Nieznany chłop, chłop, na którego tam kursy były w okolicach 5, w sądzie na Fenie, tak, na stronie internetowej, dało mu szansę na zwycięstwo 1% głosujących, 99% na Kacpra, na duszę, na Szymona duszę. No i co? No i dusza przegrała, wygrał pan Kacper Kaziorzębski. Pierwszy raz chłopa widziałem, ale żeśmy synu zaimponował, nie? Chyba, że dusza go tak zlekceważył, bo mówię, nikt mu szans nie dawał, ale brawo, trzeba to przyznać. No i wracamy tutaj do walk. Skończyliśmy na Oli Thompson, Szymon Bajor. Spanie dla Bajora, niesamowite. No i freak fight na Fenie. To mi się nie podoba, ale jestem tego samego zdania, jak wiecie, jak Róża, tak? Freaki do freaków, zawodowców do zawodowców, no jak się chcą bić, no to nikim nie zabrania, tak? Ale nie psujmy widowiska sportowego. Są ludzie, którzy trenują coś 20-30 lat, w zależności w jakim wieku są. Zarabiają na tym, dokładają do tego w ogóle, to jest dla nich pasja, tak, życie. No i walimy na przykład na takiej super gali, nabrałem na super gali taki pojedynek Piotr Szeliga i Krystian Pudzianowski, czyli kurde, mały bąbel, nie? Mały bąbel Pudzian. No i chłopy, które rozumiecie, nie? Całe życie na to wkładają, to jest ich pasja, walczą, tak, trenują, starają się już ileś lat.
dostają podobne, a czasem wielokrotnie niższe wynagrodzenie niż taki sobie Krystek Pudzianowski. A gdzie on do nich sportowo? To jest niepoważne. Dlatego to trzeba rozdzielić. Dlatego na przykład ja według mnie jestem zwolennikiem fejmu z tego względu, że tam mamy samych takich, nie? I to się nam nie miesza zawodników takich z krwi i kości, którzy ileś lat trenują zawodowców, z frikami szeroko pojętymi. No ale dobra, no i co się stało w tej walce, no? Były dwa koksy? Były. Były dwie dętki? Były. Dwóch się spompowało? Spompowało się, nie? Tragedia, wam powiem, nie? Naprawdę to się nie dało tego oglądać. Chyba, że pomocnym... O, on się napije. Zdrówko. Ach, ten sok z gumiagut, wam powiem, mocny wyszedł mojej ostatnio, nie? 9,2% soku. O, siekiera. No ale wam powiem, no... Krystian Pudzianowski, brat swojego brata, z tego jest znany. No i oczywiście z piosenki Dawaj na ring, nie? No i Piotr Szeliga, który jest, był byłym hokeistą, tak, kulturystą, trenerem personalnym, przez długi czas wyzywał niejakiego Patryka Barańskiego 2703. O, sorry, kot mi tutaj wchodzi, sorry. O, siema, już jestem. Sorki, ale moje koty mają takie do siebie, że one lubią wychodzić za balkon, tak? Ja się zawsze boję, że one spadną, skoczą, bo ptaszki latają, coś im do trzeciej głowy wpadnie. Ale wracając, to tak jak mówię, Szeliga przez długi czas chciał walczyć z Barańskim, czyli Patrykiem 2703. Pewnie wam znanym, jeśli oglądacie YouTube'a. Tym, co nie, to dobrze, nie szukajcie. Uwierzcie mi. No ale no niestety, tamten jak zwykle, jako brudny człowiek, zrobił kaka w zbroję. Powiedział, że chce jakiś milionowych pieniędzy. Wiecie, specjalnie, nie? Żeby tej walki nie było. No a Szeliga, że bardzo chciał jednak zawalczyć z kimś, coś zrobić, no to szukał wyzwania, tak? No i podjął rękawicę Krystek Pudzianowski, brat swojego brata. Dzięki temu sławny. To wyglądało tragicznie. Z tej walki po raz kolejny możemy wyciągnąć jeden taki tips. Taki dla ludzi, którzy będą na przykład niechcący się wplątną w aferę wieczorną, pod kulą i tak dalej. Pamiętajcie, nie bójcie się koksów. Bo oni mają taką kondycję, że po 3 minutach to on sam usiądzie i będzie się dusił, bo nie będzie mu złapać oddechu. Tutaj właśnie tak coś mieliśmy. Tragedia, tak? Pudzianowski dostał strzała, zalał się krwią, Szeliga nie umiał go skończyć. W drugiej rundzie to wyglądało jak, słuchajcie, no nie wiem co, no jeden stał i jeden machał drugiemu, no podejdź, drugi, no ty dawaj, a trzeci robił, tragedia wam powiem, no nic się tam nie działo, żaden nie miał siły chodzić, a co dopiero się bić. No i spompowany czerwony balon Krystian Pudzianowski nie wyszedł do trzeciej rundy. Ja osobiście życzyłbym sobie najmniej takich walk, a najbardziej to w ogóle. Bo jak ja sobie będę chciał taki cyrk pooglądać, to ja sobie włączę FMMA, tam gdzie wszyscy zadają ciosy wiosłując, a nie uderzając, bo dla niewtajemniczonych, żeby uderzenie miało moc, siłę, to nie walisz samą ręką, tak, czyli od tutaj, od obręczy barkowej do pięści i BUM, tylko to jest ze skrętem od biodra ci idzie uderzenie, tak, że dajesz swoją masę w to. A jak oni tam wiosłują i właśnie wypuszczają cepy o takie, to jak ja będę właśnie chciał sobie pooglądać cyrk, to sobie włączę FMMA. Albo coś podobnego. A jak ja sobie wykupuję fejn i to jeszcze w per-per-view, to ja bym chciał normalnych zawodników widzieć, profesjonalnych, a nie cyrkowców. Tak więc takim panom jak pan Piotr Szeliga i pan Krystian Pudzianowski mówimy stanowcze nie. Dziękuję. I ostatnia walka, bardzo krótko. Mateusz Rembecki pokonał Fabiano Silwę. To było wiadome, że tak powiem, przed walką, bo Silva nie jest żadnym wybitnym zawodnikiem. Dla Rembeckiego na siłę chcieli znaleźć jakiegoś przeciwnika z tego względu, że po prostu mało osób się zgadzało przyjeżdżać przez tą pandemię, tak? Ten się zgodził, przyjechał, dostał w trąbę, tak jak miało być. Rembecki jest w swojej kategorii wagowej jednym z najbardziej utalentowanych zawodników w Europie. Marzy mu się UFC, czy to wyjdzie, nie wiem. Ja bym mu tam Bellatora na początek proponował. Do UFC jeszcze w jego kategorii wagowej, no to tam Mako Curów. No i tyle.
Oprócz tej jednej walki tych panów, którzy tam udają, że się umią bić, udawali, że się umią bić, a potem nawet już nie udawali, bo starali się chodzić, to naprawdę gala super, naprawdę przysięgam, nie pamiętam ostatniej tak dobrej gali KSW. Tak więc słuchajcie, wszystko jest na dobrym torze, na torze kończąc. Sport wraca do normy. Piłeczka z dniem dzisiejszym już według mnie jest w pełni. Jedne ligi się już zaraz kończą, tak jak właśnie niemiecka, inne się właśnie zaczynają dzisiaj, tak jak angielska. Boks wraca, MMA wraca. Wracamy do normy. Trzymajcie się. Elo, cześć, czołem.